Pokój i dobro, tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. Przeglądając memy w internecie, trafiłem na obrazek wojskowej anteny AS2259. Przygotowane przez węgierskiego kolegę Tamasa Hotel Alpha 8 Lima Hotel Tango. Dokumenty wojskowe z 1986 roku potwierdzają, iż bardzo podobna konstrukcja była używana przez Armię Stanów Zjednoczonych co najmniej 40 lat temu. Wojskowi jak to wojskowi mają swoje własne wymagania odnośnie łączności. W tym przypadku zależało im na pionowych odbiciach od jonosfery, gdzie anteny nie mogły się widzieć, np. w terenach górzystych, a zasięg od 50 do 500 km był wystarczający, by zapewnić łączność ugrupowania, niekoniecznie chcąc docierać dalej z łącznością do obcych jednostek. Antena z rysunku ma niewielką wysokość, około 4,6 metra, ale za to jest pokaźnych rozmiarów, bo wymaga powierzchni terenu 18 na 18 metrów. A że ja na żartach się nie znam, to postanowiłem ją zbudować. Cała konstrukcja składa się z czterech ramion zawieszonych na odpowiedniej wysokości, gdzie jedną parę podłączamy do plotu kabla koncentrycznego, a drugą parę do żyły środkowej naszego 50-ohmowego koncentryka. Para podłączona do plotu składa się z jednego ramienia drutu długości 11,6 m oraz drugiego drutu o długości 7,6 m. Obydwa ramiona uzupełniamy na długość sznurkiem, tak by każde ramię miało około 14 m. Taką samą zasadę stosujemy dla pary podłączonej do żyły środkowej kabla koncentrycznego. Końcówki ramion umieszczamy na rogach kwadratu, gdzie każdy bok będzie miał długość 18 metrów. Do wyznaczenia boków kwadratu możemy użyć 18-metrowego sznurka, wbijając kolejne ramienia. Ja do mocowania użyłem rozwiązania z poprzedniego filmu. I tak dla przykładu tutaj mamy sznureczek, który łączy się z krótszym ramieniem miedzianego drutu. Na tyczce odmierzyłem wysokość 4,6 metra, do której trytkami przyczepiłem kostkę elektryczną, spiętą końcówką kabla koncentrycznego oraz stosownie dwa ramiona krótkie i długie wpiętymi do żyły gorącej koncentryka i taką samą parą wpiętą do plotu kabla. Samą tyczkę postawiłem pionowo bez wkopywania lub innych udziwnień. Cztery ramiona służące jako odciągi bardzo stabilnie trzymały konstrukcję. Oczywiście wymagane jest, by były one napięte. Wszystkie ramiona możemy transportować zwinięte. Łatwo je też rozróżnić. Te z większą ilością sznurka mają mniej drutu z miedzią i odwrotnie. Zabierając troszkę śledzików z namiotu i kawałek kabla koncentrycznego, mamy dość przenośny zestaw. Iście wojskowy. Antena dla wymiarów podanych przez Tamasa Hotel Alpha 8 Lima Hotel Tango wykazywała chęć pracy w paśmie 10 metrów. Można by było zastosować balon 2:1, by uzyskać idealne parametry. 19 MHz to ponad 1 MHz za dużo na nasze amatorskie pasma 17 metrów. Coś mamy na 11,400 MHz, lecz to pasmo jest zajmowane przez innych. I tutaj nadawać nam nie wolno. 9500, 900 MHz i 6 MHz. Chyba najpiękniejsze parametry tej anteny, być może wojskowe. Niestety antena dla mnie jako radioamatora okazała się porażką. Nienadawanie lub sam nasłuch z pasm zarezerwowanych dla innych służb lub organizacji nie do końca pasjonuje. Aby łączyć się z innymi stacjami na falach o długości 10 metrów, aż tak wielkiej 18-metrowej konstrukcji nie potrzebuje. W szczególności, że głównie celuje na łączności ze szczytów, a nie z płaskich terenów. Najdłuższe ramię od ziemi w tym projekcie oddalone jest tylko 70 cm od gruntu, co dla wojska było ok, by nie wychylać się z dżungli. My jako radioamatorzy moglibyśmy dolny punkt bardziej podnieść.
sięgnąć wyżej, użyć dłuższej tyczki, dopracować długość ramion i kto wie, może ta ciekawa konstrukcja i nam będzie przydatna. Lato sprzyja, więc zachęcam do eksperymentów. Pewno nie jeden z Was ma już pomysł, co zrobić, by wojskowa antena AS2259 stała się użyteczna nie tylko jako nasłuch obcych nas pas radiowych, ale jako antena nadawcza dla służby radiokomunikacyjnej. Więc do usłyszenia na pasmach.